Słuchajcie widzowie, ja z tym styczność już miałem 7 lat temu. Pojechałem z moim przyjacielem Dziarą na meetup youtuberów 4 do Krakowa. Byłem takim młodym twórcą, streamerem. Poszedłem na after do pewnego hotelu, gdzie po prostu chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Byłem zadowolony, że dostałem zaproszenie. Gdy już tam z przyjacielem swoim wszedłem do środka, był Marcin Dubiel, była Pompa Team, był Nitro oczywiście. No i już na początku zostałem, że tak powiem, ładnie wyproszony, ale to tak wyglądało, że jechali ze mną od najgorszych, wyzywali mnie, obrażali, zostałem uderzony. Zapytałem w recepcji pana, czy jest to nagrane. Dowiedziałem się wtedy, że kamery na życzenie tych wszystkich youtuberów, którzy tam obecnie przybywali, kamery są wyłączane, że dzieją się tam takie cyrki, że robią zawody, kto wybzyka więcej 14-latek. 5 lat temu na YouTubie, jak Nitro załatwił mi bana i mówił jeszcze szyderczym uśmiechem, ja go przeproszę i poproszę, to mi konto na YouTube zwróci. Słuchajcie, jak mówiłem, karma wraca, po wielu latach wszystko wychodzi na jaw. Pamiętam jeszcze słowa Dubiela sprzed 7 lat, groził mi, jeżeli ja cokolwiek powiem na ten temat,